Kolejny druk. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1457 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Skarga na zarząd budynków komunalnych. Projekt komisji rewizyjnej druk nr 1457 w trybie jednego czytania referuje pan przewodniczący Sławomir Ptaszkiewicz. Pan Sławomir Ptaszkiewicz referuje druk 1457. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały, który Komisja Rewizyjna skierowała do Państwa, uznaje skargę za niezasadną. Skarga dotyczy nieprawidłowości w działaniach pracowników Zarządu Budynków Komunalnych. Nasza komisja wielokrotnie zwraca uwagę, że faktycznie jest wiele zastrzeżeń co do pracy ZBK. Niemniej jednak akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o tę skargę, trzeba przyznać, że dyrekcja i pracownicy działali wyjątkowo tutaj w interesie gminy i zarzuty, które są podnoszone przez skarżącego dotyczące eksmisji, dotyczące zajęcia jego rzeczy, po szczegółowym zbadaniu przez nas sprawy, okazują się nieprawdziwe. Ten pan miał możliwość zabezpieczenia swojego majątku i dopilnowania, aby żadne straty z niego, znaczy w nim nie powstały. Te, które z kolei wnosi, jak gdyby nie są udokumentowane, dlatego Komisja Rewizyjna przedstawiła Wysokiej Radzie projekt uchwały uznający tę skargę za niezasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.